Kochani moi, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu o bratnich duszach, bliźniaczych płomieniach, bardzo głębokich połączeniach. Zobaczmy, co jest w teraźniejszej energii, co się dzieje z Waszą osobą i czy jest nadzieja na to, żeby być razem, czy co ta osoba czuje. No i zobaczmy, co nam karty będą chciały powiedzieć. Czyli tak, sytuacja teraźniejsza między Wami jest taka, że jest zastój, komuś jest przykro, ponieważ wie, że ta osoba to jest spełnienie życzenia, tak? To jest to, czego ta pragnie, tak naprawdę to jest ogólna energia związku, Waszej koneksji, czyli obie osoby czują to, że jesteście dla siebie stworzeni. Natomiast na dzień dzisiejszy jest albo brak komunikacji, albo bardzo znikoma. I oboje nie chcecie czegoś, co jest poniżej właśnie tych waszych oczekiwań, tak? Chcecie tą największą perłę. Chcecie największą perłę. I właśnie tak, jedna osoba dostaje, tak, w ofercie tę wielką perłę i jej nie przyjmuje, ponieważ tutaj no, z jakiegoś powodu nie jest gotowa na to, a druga osoba nie chce nic innego, tak, tylko chce tą osobę. Bardzo dużo energii takiej no wody mamy tu dużo, tak? Czyli emocje. Ale też mamy też taki energię uzdrawiania, tak? Uzdrawiania swoich własnych serduszek, zastanawiania się. Jeżeli jedna osoba zdała już sobie sprawę, no bo zazwyczaj tak jest, że jedna już wie, że tak, ty jesteś moją osobą, a druga jeszcze nie wie tego, no bo inaczej byście byli razem, prawda? To tutaj jest nadzieja na to, że ta osoba właśnie zda sobie sprawę z tego. Tak, to jest moja osoba, chcę z nią być. Słuchajcie, dwa scenariusze, ok? Dla niektórych z Was ta osoba jakby pracuje nad tym, żeby do Was wrócić i myśli o Was jako o kimś, kto jest osobą na przyszłość, tak? Z kim chce żyć razem, mieć dom razem, dzieci, samochód, psa, wszystko. A dla niektórych z Was możliwe, że ta osoba odeszła od Was, ponieważ ma
niezakończoną jakąś, może ma jakieś zobowiązania wobec kogoś, tak? Może być w związku z kimś. I ja teraz muszę zweryfikować, zanim przejdę dalej, jeszcze tę energię. Okej. Dla większości z Was, tu mi się potwierdza, że ta osoba pracuje, słuchajcie, za kulisami nad tym, żeby do Was wrócić. Mamy kartę zwycięstwa, mamy kartę, że po trudnej walce, tak, jest zwycięstwo. Ta osoba natomiast dalej pracuje i prawdopodobnie pracuje tutaj nad takim, powiedzmy, rozwojem duchowym, żeby zrozumieć tę koneksję w ogóle, tak? Czyli, że dociera do tej osoby. Ta osoba bardzo Was czuje. Mamy kapłankę, to jest no, niesamowicie duchowe połączenie między Wami. Natomiast jakby ta osoba się go uczy zrozumieć, tak? Co ta osoba do Was czuje? Jeszcze pod spodem słońce wzdycham, słuchajcie, ponieważ ta osoba wie, gdzie jest jej szczęście, że to szczęście to Wy. Że przy Was czuje się jak dziecko. Może być sobą, tak? Jak dziecko w sensie, że szczęśliwe jak dziecko. Beztrosko się czuje. I czuje od Was ciepło, tak? Takie promyki słońca. Jesteście kimś, kto po prostu dodaje światła, tak, do życia tej osoby. I zobaczcie, dwa puchary wyskoczyły. Natomiast, aha, i sąd ostateczny. No i pięć mamy mieczy, moi kochani. Pięć mieczy. Ta osoba walczy ze sobą. Tu jest trochę samosabotaż. Dlatego, że tak jak mówię, ta osoba do końca jeszcze nie rozumie, co tu się dzieje, tak, tej koneksji między wami. Natomiast na poziomie duszy ta osoba wie, że Was kocha, że to Wy jesteście tą osobą, że to Wy jesteście, że Wy pasujecie do siebie, że Wy moglibyście być razem szczęśliwi. Natomiast ta osoba, jeżeli jeszcze sobie nie zdała z tego sprawy właśnie, że Was kocha, że to Wy jesteście ich szczęściem, to na pewno wkrótce sobie zda sprawę, tak? Mamy tutaj. Ta osoba może nie rozumieć do końca tej koneksji i co się z nią dzieje i co czuje, ale wie, że ciągnie ją do Was jak nie wiem co. Mało tego, ta osoba ma jakby takie wołanie wewnętrzne do tego, żeby iść w to, żeby to zbadać, tak? Żeby eksplorować dalej tę koneksję i te własne uczucia do Was, tak? Ta osoba szuka odpowiedzi na swoje pytania, tak? Bo jest albo się samo oszukuje i wymyśla sobie powody różne. Że to niemożliwe, że co to, że wiecie, że po prostu takie uczucie jest niemożliwe. Zobaczcie, jest wieża pod tym. Ta osoba bardzo możliwe, że nagle może sobie zdać sprawę z tego, może inaczej, że ten samosabotaż tutaj niedługo się nie utrzyma. To pierdyknie, że tak powiem, bo to jest oszukiwanie samego siebie. Więc to musi runąć, tak? To nie ma,
To nie jest stały fundament, na którym można coś zbudować, postawić. Dlatego mamy sąd ostateczny, czyli w końcu przyjdzie moment takiego po pierwsze objawienia, ale za którym będzie szło podjęcie decyzji, tak? Co ja robię z tą koneksją? Wow, dobra. Wiadomość od wszechświata. Co wszechświat na to mówi? Ojej, ta osoba walczy ze sobą, dosłownie. Ta osoba, tak jakby ją wkurzało to, że wy jesteście tą osobą, z którą ona się widzi na całe życie, tak? Widzi się. Widzi was po prostu jako kogoś, kto jest no, najlepszym materiałem do tego, żeby spędzić resztę życia. I czuję tak, albo to jest taka energia, mówię albo, bo dla jednych będzie tak, dla drugich tak, że właśnie albo wręcz tą osobę to denerwuje z jakiegoś powodu, tak jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, no, że. No nie wiem, dlaczego może kogoś denerwować, tak? Fakt, że kurczę, ty jesteś dla mnie idealną osobą po prostu, tak? A dla drugich ta osoba zaczyna właśnie sobie zdawać z tego sprawę, tak? Jakby zaczyna burza mózgów. To jest taka moja karta, która mówi o burzy mózgów, czyli tylko, że ta osoba robi sobie tę burzę mózgów ze sobą samym, albo możliwe, że są w otoczeniu osoby, które podpowiadają jakby, tak widzą, że wy byście świetnie razem wyglądali, nie tylko wyglądali na zdjęciu, tak, ale że pasujecie do siebie, żebyście byli udaną parą i tak dalej, że jakby ktoś doradza, że ta osoba, że wy jesteście że bylibyście świetną, no świetnym materiałem po prostu na szczęśliwy związek, tak? Burza mózgów. Także słuchajcie, tu jest potencjał, tak? Potencjał na to, że ta, o tylko mówię. Tu mamy, zobaczcie, rycerz, wszechświat mówi, to jest rycerz denarów. Czyli ktoś, kto chce złożyć potencjalnie ofertę, znaczy ofertę, która ma potencjał na to właśnie, żeby zbudować, no, życie, tak? Razem. Natomiast jest to dosyć powolna energia, ponieważ dopóki ta osoba tutaj nie nauczy się tego tutaj, nad czym nie rozpracuje tego. O, i to jest ten wyraz. Ta osoba musi rozpracować. O co tu chodzi? Dosłownie. Ponieważ jest to tak niezwykłe uczucie, moi kochani. To jest coś, co się czuje raz w życiu, tak? No może niektórzy mają szczęście poznać więcej niż jedną bratnią duszę. Ale na pewno jest to takie uczucie, jakiego ta osoba jeszcze w życiu nie przeżyła. I to jest tak nie inne, tak? Od tego, do czego ta osoba jest przyzwyczajona, że aż to nie leży po prostu, nie układa się, tak? I tak jak mówię, ta osoba musi to rozpracować, żeby to w końcu wpadło na swoje miejsce, tak? I leżało jak ulał. Tak jakby ta osoba robiła miejsce na to, żeby ten puzzle pasował, tak? Ale nie dlatego, że na siłę, tylko dlatego, że czuje, że ten puzzle musi tam wejść, ok? Ta osoba jest niesamowicie pod wrażeniem waszym. Ta osoba naprawdę was widzi jako kogoś, kto jest niezwykły. Jeżeli jeszcze tego nie widzi, to zobaczy to.
Cesarzowa, moi drodzy. No, ktoś, kto ma wszystko. Macie urodę, jesteście niesamowicie atrakcyjni dla tej osoby, jesteście zmysłowi, jesteście po prostu taka energia bije od was. No zresztą to jest też wasza karta, tak? Byczka cesarzowa. Ktoś, kto jest niesamowicie ponętny, ktoś, kto ma taki taką aurę w sobie, która po prostu jest magnetyczna, tak? Przyciąga do siebie. I oprócz tego macie też swoje życie pod kontrolą, tak? Możliwe, że wiadomo, że no, to jest czytanie ogólne, mówię tutaj do różnych osób, ale ta osoba patrzy na was jako kogoś, kto jest bardzo zaradny, przedsiębiorczy, kto potrafi, kto jest samowystarczalny tak naprawdę, potrafi sobie poradzić w różnych sytuacjach, wychodzi zwycięsko po prostu z każdej sytuacji, nieważne jak trudnej. Niektórzy z was mogą być zamożni, tak? Na, oczywiście, no, zamożność może być na różnych poziomach, natomiast zdecydowanie ta osoba was tak widzi, a jeżeli nawet nie jesteście, to widzi was jako kogoś, kto ma potencjał do tego, żeby naprawdę mieć wszystko. Potencjalny wynik, moi kochani. Milczę, no milczę, dlatego że zbieram słowa, moi kochani. To jest energia zakochania, to jest cudowna wiadomość od serca, to jest radość, radość. Będziecie się cieszyć jak dzieci po prostu z takiego połączenia. Jeżeli nigdy nie byliście razem, no to jakby będzie to pierwszy raz, tak, kiedy będziecie randkować na przykład, ale jeżeli już kiedyś byliście, to będzie to takie odnowienie tego uczucia, jak było na początku. Zdecydowanie komunikacja, może przeprosiny, jeżeli wam się należą, tak? Zatem idą 3 denary. I 2 denary, moi kochani. Ta osoba chce zbudować z wami coś solidnego. Mamy 2 denary i teraz tak. W tym przypadku czuję, że chodzi o to, że tutaj ta energia się w końcu zbalansuje, wyrówna, że będzie tak jak należy, że nie będzie ktoś minusem, a ktoś plusem. Wiecie, o co mi chodzi? Że mało tego. 2 denary, akurat nie na tej talii, ale na tradycyjnej talii tarota. Tam jest taka ósemka, tak? To jest znak nieskończoności. To świadczy o tym, że wasze połączenie jest po prostu na zawsze. No, zawsze będziecie razem tak naprawdę w sercu i w duszy. I będziecie razem przez wiele wcieleń, tak? Pozwólcie mi zweryfikować te 2 denary. Okej. Okay. Ktoś zostawia coś za sobą właśnie. Ktoś, kto właśnie był wcześniej niezdecydowany, decyduje się, tak? Wy nie widzicie nawet tego, że to idzie do was. Mamy księżyc. Ten ktoś ma mnóstwo uczuć do was, których
tak jak mówię, nie rozumiał dotąd, ale jak do was przyjdzie, to już będzie rozumiał. Ta osoba jest bardzo jakby nie może was sobie odpuścić, tak? Nie może was sobie odpuścić, moi kochani. Jakby uczepiła się was w takim sensie, że no nie, choćby chciała nawet was sobie odpuścić, to nie umie, nie może, niemożliwe to jest. Dwie buławy również mówią o ogromnym potencjale, tak, na przyszłość. Także właśnie tutaj, no, dokonanie wyboru, tak, możliwe, że ta osoba, tak jak mówię, czy to było inne czytanie, niezależnie od tego, czy ta, jeżeli ta osoba z kimś jest innym teraz, tak, albo rozpatruje kogoś innego, to ta osoba podejmie decyzję, kogo wybrać. Dla niektórych z was, słuchajcie, może też być tak, że na dzień dzisiaj, na najbliższą przyszłość ta osoba przyjdzie z jakimś wyznaniem, z jakimiś przeprosinami, ale może jeszcze nie być gotowa, żeby się konkretnie opowiedzieć, tak? Dla niektórych z was. Jeszcze teraz, tak? Że mówię o najbliższej przyszłości. Natomiast na dalszą przyszłość potencjał jest taki, że ta osoba będzie wiedziała, że chce być z wami, że chce z wami zbudować przyszłość konkretną, solidną, dać wam wszystko. No i właśnie. Energia, która mówi o tym, że to powstanie z grobu, ta koneksja. Jeżeli uważacie, jeżeli teraz jesteście w takiej energii, że czujecie, że nic z tego nie będzie, że to już jest koniec, że to jest niemożliwe, żeby ta osoba w końcu się opowiedziała, tak, za czymś, żeby się obudziła, albo żebyście byli razem. Zobaczcie, to jest coś, co powstaje z gliszczy. Coś, co wydawało się już po prostu końcem końców. Tak nie jest. Odrodzenie. Odrodzenie koneksji, moi kochani, taka jest wiadomość dla was. Także to jeszcze nie koniec. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę miłości, spełnienia w miłości przede wszystkim. Buziaki, pa.